Proszę Pani Radna. Ja jeszcze może, Panie Wójcie, wiem, że my poskładamy wnioski o refundację pieniędzy za wykonane w ramach unijnej kwoty. Na jakim etapie jest? Czy spodziewamy się jakichś zwrotów obecnie? My mamy złożone wszystkie wnioski, które do tej pory, czyli ponieważ to jest tak, że składamy wnioski w systemie kwartalnym, więc niebawem złożymy jeszcze ostatni wniosek. Nie ostatni kwartał. Mamy 11 wniosków złożonych na dzień dzisiejszy i jakby teraz jest już po stronie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, który poszczególne wnioski rozpatruje, analizuje, sprawdza i ewentualnie daje nam jakieś tam uwagi do poprawienia, ewentualnie no, już na samym końcu wniosek o płatność. Czyli na dzień dzisiejszy mamy sprawdzonych 5 wniosków i z tych 5 wniosków przekazane środki finansowe. Na dzień dzisiejszy jest sprawdzany też taki no, dość duży, jeśli chodzi kwotowo, wniosek 6. Myślę, że do końca marca nie zostanie sprawdzony. Jakby te opóźnienia, które następują, już nie są to opóźnienia jakby po stronie z winy naszej, są to opóźnienia związane z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Nastąpiła tam zmiana prowadzącego nasz projekt z uwagi, że dotychczasowy prowadzący nasz projekt został dyrektorem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska tego działu. W związku z tym mamy siłą rzeczy, troszeczkę jest tutaj, mają w związku z tym trochę później, bo przy takim bloku prac związanych już z całym funduszem, no dyrektor nie ma czasu do wyciśniętych jeszcze na wniosku. Aczkolwiek z tych wniosków, o których mówiłem, 11 sztuk, nie wszystkie wnioski są tak zwane płatnicze, bo niektóre wnioski nie ma, w niektórych wnioskach nie ma tak powiem, żadnej faktury poza właściwie sferą płacową. Płace jednostki realizującej projekt również są wliczane do danych wniosków. Panie interesuje mnie wniosek za ulicę Nowego. Potężna kwota złożona, nie wiem jaki numer tego wniosku, na jakim etapie. On był zapłacony, rozliczony w 11. No, zapłacony 11 grudnia. O wniosku, to znaczy. Inwestycja była rozliczona i zapłacona. Tak. I ten wniosek jest kolejnym wnioskiem. Na razie ten wniosek, który jest 6. wniosek, to jest wniosek związany jeszcze z tymi sprawami związanymi z nowymi Drohalicami, Rybiem i tymi z tego. Ten wniosek, o którym Pani mówi, skoro z tego myślę, że to był chyba wniosek 7. Bo to można sobie policzyć, bo to mniej więcej rok czasu, czyli jak mamy 11, to pewnie to będzie 7, tak mniej więcej to. Kiedy się Pan spodziewa zwrotu pieniędzy? Proszę Pani, ja nie mogę mówić za Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zapewniał nas, że zarówno 5, jak i 6 wniosek będzie do końca ubiegłego roku. W związku z tym nie jestem w stanie powiedzieć, albo był w stanie, tak powiem, wykonać tylko 5 wniosek. Tak powiem, płatność za 5 wniosek wpłynęła. Za 6 wniosek płatność tak na ten czas nie wpłynęła. Nie będę ukrywał, że też byliśmy, Wojewódzki Fundusz był zajęty i ci ludzie byli też zajęci sprawami związanymi z rozszerzeniem, czyli z tymi nowymi, tym nowym zakresem, który złożyliśmy, z tymi projektami, które złożyliśmy w ramach nowego zakresu dofinansowania.